Cześć, witam serdecznie, z tej strony Kamstar, dzisiaj mówimy sobie kolejne zdanie. Tym razem zajmiemy się ostatnim wyzwaniem w Setwish Ironmana. No i jest to zadanie Titanego Starka. Proszę, wykonaj motkę w laboratorium kombinezonów Stark Industries jako Tony Stark. Szkoda, że to jest już ostatni skinek, który mogę wam tutaj pokazać, przynajmniej na razie. Miałem nadzieję, że jeszcze coś się fajnego pojawi w forcie, ale niestety jest to właśnie ostatni skin z Karnetu, także lecimy zrobić sobie ostatnią honorową misję. Ja już sobie lecę na Stark Industries, musimy po prostu polecieć na tą lokację i teraz wam dokładnie pokażę, co musicie zrobić. Pamiętajcie jednak, że musicie mieć też Tonego Starka ubranego i wtedy dopiero będziecie mogli wykonać to zadanie. Ja tutaj oczywiście też przypomnę, żebyście zostawili subskrypcję i łapeczkę w górę, bo zaraz wbijamy 25 subów, za co jestem wam mega wdzięczny. No i również, jeśli wam jakoś pomagałem przez ten cały sezon tymi filmikami, questami, to użycie kodzik SEIKAMSAR w sklepie, też będę wam na to mega wdzięczny, bo z każdym zakupem na mój kod wspieracie kanał. Dobra, chcąc wykonać to zadanie, musimy lecieć sobie na sam dół tej lokacji, no i tutaj musimy wejść przez to wejście. Jeśli wbijemy sobie tutaj, to tutaj obok mamy takich, jak widzicie, Ironmanów, no i mamy te kombinezony. No i jedne, co musimy zrobić, to podejść w to miejsce i użyć teraz emotki. Musimy kliknąć właśnie przycisk, pod którym mamy zbindowane emotki i pierwsza emotka to będzie zbroja, którą jak użyjemy, to pojawi się po prostu Ironman i się po prostu w niego zmienimy. Proszę bardzo, w tym momencie mamy Ironmana, no i po prostu musimy sobie polecieć tutaj do tej lokacji. Oczywiście wam teraz wszystko jeszcze pokażę dokładnie na mapie, żebyście byli pewni i powiem wam, gdzie polecam zrobić to wyzwanie. Musicie dokładnie wejść sobie przez to wejście, to jak lecicie od strony właśnie tej, czyli od W, no po prostu tutaj macie takie wejście, gdzie są też samochody od razu. No i tu w tym na samym dole, tutaj w budyneczku mamy te kombinezony, na mapie jest to dokładnie ten punkt. Także też wam pokażę, proszę, dokładnie chodzi o to miejsce. No i jeśli tutaj sobie podbijemy, to na pewno będziecie widzieć te kombinezony. Ja polecam zrobić to zadanie na naparzance. Dlaczego? Dlatego, że na naparzance po prostu tutaj ludzie nie latają, bo nie ma po prostu ani właśnie Ironmana do zabicia, ani nie ma tych botów. Tutaj praktycznie nic nie ma, więc po prostu na parzance, czyli lewo możecie to zrobić. Można oczywiście robić to na zwykłych trybach też, ale według mnie nie ma co sobie szarpać nerwów, że was ktoś będzie zabijał, po prostu idźcie na parzankę. I tak jak widzicie, naprawdę jak spotkacie jedną osobę, to już jest i tak szczyt, więc po prostu na chillku możecie to za nie zrobić. Dajcie znać, czy jakoś wam tam pomogłem, czy nie, mam nadzieję, że tak. Także dajcie znać w komentarzach. Pokazałem wam, mam nadzieję, dobrze to za nie. Jeszcze raz pokażę, dokładnie chodzi Stark Industries i dokładnie to miejsce tutaj, o. Tutaj koło tego niebieskiego punktu wbijamy i na 100% będziecie właśnie widzieć te kombinezony. No i w tym momencie mamy wykonane wszystkie zadania do postaci, właśnie do skinów, także bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. No i oczywiście filmiki w tym sezonie będą się dalej pojawiać, ale no niestety już nie z poradników raczej, jak zrobić jakiegoś danego skina, no bo wszystko po prostu wam nagrałem. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, to było na tyle. Trzymajcie się, miłej gry, cześć!